Według badań Polska jest w europejskiej czołówce pod względem udziału na rynku pracy osób z ukończonymi studiami wyższymi. Z jednej strony to dobra wiadomość, że Polacy chcą się kształcić i zdobywać wyższe wykształcenie. Z drugiej zaś strony aż 51% polskich pracodawców deklaruje, że ma problem ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi fachowymi umiejętnościami. Ponadto coraz więcej osób po liceum, a następnie studiach wyższych ma kłopot ze znalezieniem pracy, ponieważ rynek jest już przesycony absolwentami pedagogiki, socjologii czy politologii. Pomimo przesłanek, które mówią, że warto posiadać fachowe wykształcenie i konkretną wiedzę, absolwenci szkół podstawowych wciąż najchętniej do dalszej nauki wybierają licea ogólnokształcące. Dla przykładu, w Warszawie w zeszłym roku na 20 554 uczniów aplikujących do szkoły średniej tylko 5399 wybrało technikum lub szkołę branżową. Zapewne na wybór szkoły duży wpływ mają rodzice. Osoby, które obecnie mają 40, 50 lat. Należy sobie jednak zdać sprawę, że kiedy oni kończyli szkołę podstawową, inny był rynek pracy i inna była sytuacja demograficzna. Skończenie liceum i studiów, często jakichkolwiek, byle dla dyplomu, uznawane było za osiągnięcie pewnego statusu społecznego. Czasy się jednak zmieniły. Obecnie osoby po technikum czy szkole branżowej potrafią zarobić więcej niż absolwenci nawet najlepszych uczelni wyższych. Zresztą przekonajcie się sami. Pokażę Wam teraz kilka zawodów, do których przygotowuje technikum lub szkoła branżowa i w których brakuje pracowników. Można w nich też całkiem nieźle zarobić. Nawet na 5990 zł miesięcznie i więcej mogą liczyć dobrze zarabiający technicy chłodnictwa. Technik chłodnictwa to bardzo perspektywiczny zawód, gdyż trudno wymienić dziedzinę, której nie stosuje się obecnie regulowania temperatury maszyn, pomieszczeń lub produktów. Sama klimatyzacja w domu przestała już być dawno luksusem, może sobie na nią pozwolić coraz więcej osób. Branża chłodnicza i klimatyzacyjna rozwija się jak nigdy dotąd i potrzebuje coraz większej ilości wykwalifikowanych specjalistów. Im większe jest zapotrzebowanie na takich specjalistów, tym szybciej rosną ich zarobki. Na około 5-600 miesięcznie może zaś liczyć technik elektroenergetyk. Zadanie technika elektroenergetyki to m.in. nadzorowanie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji wytwarzających i przesyłających ciepło i prąd elektryczny, nadzorowanie procesów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, czy przeprowadzanie pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych. Wiedza na temat źródeł energii i sposobów jej pozyskiwania stale się zwiększa. Ma to związek z nowymi technologiami i dobrymi perspektywami dla tego zawodu. Postęp w dziedzinie energetyki powoduje wzrost zapotrzebowania na specjalistów od nietypowych zadań. Przykładem tego może być zawód audytora energetycznego. Na pensję nawet 8000 zł mogą liczyć technicy transportu kolei. Absolwenci posiadający dyplom technika transportu kolejowego mają ułatwioną ścieżkę do zostania maszynistą pojazdów szynowych, a wakatów na tym stanowisku jest bardzo wiele. Poza tym technicy transportu kolejowego z łatwością odnajdą się w pracach związanych z organizacją oraz prowadzeniem ruchu pociągów na szlakach, obsługą urządzeń sterowania ruchem kolejowym czy planowaniem i organizowaniem przewozów kolejowych. 5400 zł miesięcznie to średnie zarobki technologów drewna. Technolodzy z dużym doświadczeniem lub tacy, którzy prowadzą własną działalność, potrafią jednak zarobić znacznie więcej, bo aż kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Co więcej, obecnie mało osób decyduje się na taką ścieżkę kariery, dlatego technologów brakuje w niemal każdej branży. Technolog drewna w skrócie nadzoruje prace związane z obróbką i zastosowaniem tego surowca. Miejsca, w których potrzebni są technolodzy drewna, to m.in. zakłady obróbki i przetwórstwa drewna, przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, konstruowaniem i opracowywaniem rozwiązań technologicznych,
a także biura projektowe. Jak pokazałem w kilku wcześniejszych przykładach, absolwenci szkół, które dają konkretny zawód, mogą liczyć na naprawdę niezłe zarobki. Dlatego stereotyp, że szkoły branżowe są szkołami gorszego wyboru, powinien przejść w końcu do lamusa. Wybór szkoły branżowej wydaje się być dobrą decyzją dla osób, które chcą szybko wejść na rynek pracy. Branżówka trwa 3 lata. Niektórzy też namówieni na naukę w ogólniakach mogą mieć problem ze zdaniem matury. W związku z tym nie tylko po szkole zostaną bez zawodu, ale również z zamkniętą drogą do dalszego kształcenia. Ponadto w szkołach branżowych już w czasie nauki uczniowie mogą znaleźć przyszłego pracodawcę. Z wieloma takimi szkołami współpracują renomowane marki, takie jak na przykład Porsche, BMW, Toyota, Cisco, Marriott, GPW, ING, Pekao S.A., LOT, Saint-Gobain, Samsung, Canon, Universal Music, które na okrągło szukają nowych pracowników. Jak pokazują badania, aż 53% uczniów wciąż nie wie, jakim zawodem są zainteresowani. A tylko 45,5% uczniów ma wiedzę na temat możliwości zatrudnienia w zawodzie, w którym się kształci. Wygląda na to, że uczniowie wybierają szkoły na chybił trafił, a to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Warto dobrze ją przemyśleć, nie poddawać się presji i wybrać taką szkołę, w której nauka przyniesie satysfakcję, a po jej skończeniu da dobrą pracę. Wyślij ten film osobie, która chodzi do szkoły podstawowej lub jej rodzicom.